Pamiętam, że patrzyłem na swoje buty zewnętrznym okiem. Patrzyłem na te buty i pomyślałem, że to nie są moje buty przecież. I pomyślałem, że jak zamknę oczy i że jak je otworzę i te buty się zmienią, to znaczy, że to będzie tylko sen, więc zamknąłem te oczy, otworzyłem je, buty się zmieniły i powiedziałem do siebie: ej, ale przecież to jest tylko sen. I wtedy zaczął się przez chwilę świadomy sen, do którego do głosu dopuściłem swoje pragnienia. Im głębiej wchodzisz, tym możesz dotrzeć do snów o bogach, archetypach i innych takich rzeczy. Mi się w ogóle bardzo rzadko coś śni. I nie wiem, czy to jest czy to jest powód tego, że mam jakby tyle na głowie, że nie potrafię tak naprawdę do końca odpocząć. Czy po prostu nie śnię. A jak już śnię, to zazwyczaj są to no takie nieprzyjemne sny. Ja bym tak bardzo brała te sny. Sny do jawy trochę. I do używania w życiu codziennym. Do lepszego obudzenia śnienia. Samo to spotykanie i mówienie o tych snach już robi coś, że ja je bardziej zapamiętuję. Każdy sen jest dla mnie dobry. Ciągłe czytanie to jest w ogóle najlepsza technika budzenia świadomości. Ciągłe mówienie.
Otwieramy sobie. To jest tradycja. Intuicyjnie wybiera się osobę, której sen będzie. Bo to nie jest tak, że to jest sen dla ciebie, tylko widocznie on jest ważny dla całej grupy, żeby się każdy czegoś dowiedział. Grupa zamyka oczy i czuje, kogo sen będzie. I potem się wchodzi w niego i tak się ściąga różne warstwy z niego. Ta osoba po prostu mówi. A potem się znajduje różne takie weryfikacje rzeczywistości. Co jakby się tak pościąga, to czy to naprawdę się przyśniło? Bo gdzieś się to już widziało, gdzieś to już było? Aha. Czy to jest jakaś głębsza warstwa? Wow, dopiero teraz cię widzę. W sensie widzę to oko, nie? Które na mnie patrzy. Mimo, że przez to, że nie śnię, albo po prostu nie pamiętam tych snów, to mam nadzieję, że moje życie jest takim właśnie snem, który mogę sama zaprogramować. Matko, to jest przerażające. Bardzo. Sen. Oczywiście te pragnienia wszystkie moje, które miałem, te wszystkie rzeczy, które chciałbym zobaczyć i wykonać, po prostu mnie zjadły i wpadłem przez to w przepaść, utratę kontroli nad tym snem. Te pragnienia po prostu i te silne jakby żądze po prostu sprawiły to, że straciłem kontrolę nad snem i nad życiem chyba też. W sensie może tak być, że można tracić.